Można powiedzieć, że te rozmowy nasze przyniosły jakiś sukces, efekt. Dobrze, że strony chciały ze sobą rozmawiać. Przyznam szczerze, że czuję w tym jakiś sukces, dlatego że to ja poprosiłem o spotkanie ze związkami zawodowymi, z zarządem spółki, zaprosiłem zarząd powiatu i radnych powiatowych. Przyznam szczerze, nikt z radnych nie przyszedł, no ale mieli taką możliwość i taką okazję. Natomiast rozmowy trwały ponad 2,5 godziny. Były konstruktywne, a zatem można było znaleźć te obszary do porozumienia. Końcowym wynikiem tych rozmów jest to, że strajk ostrzegawczy zaplanowany jutro na godzinę 5.30, 7.30 został już wczoraj odwołany. Znaleźliśmy też rozwiązanie dotyczące tego, co jest związane z protestem zbiorowym. Na piątek ustaliliśmy zespół negocjacyjny, którym będzie przewodniczył wicestarosta Marek Kotrzy z udziałem związków zawodowych i przedstawicieli zarządu spółki. W zasadzie już wynegocjowaliśmy podstawowe zmiany dotyczące tego, co jest związane z regulaminem wynagradzania. Będzie zapisany w piątek aneks do tego regulaminu, który będzie obowiązywał 3 miesiące. Będziemy starali się w ciągu tych 3 miesięcy wynegocjować z załogą, z przedstawicielami załogi związków zawodowych całkowicie nowy regulamin, który nie będzie ani aneksem, ani jakąś poprawką, ani zmianą do regulaminu, a od 1 kwietnia będą obowiązywać nowe zasady. Głównie one będą też dotyczyły takich podstawowych zmian, dlatego że odchodzimy od tak zwanego ryczałtowego wynagrodzenia kierowców na rzecz stawki godzinowej. Ustaliliśmy, że ta stawka godzinowa będzie 18 złotych brutto i to będzie podstawa do rozliczeń godzinowych za godziny pracy kierowcy. To nasze porozumienie będzie przewidywać również wielkość diet dla pracowników pracujących za granicą. Myślę tu o tym transporcie duńskim, transporcie dla firmy Silva, czy osobowym transporcie pasażerskim z Warszawy do Wiednia. Te diety będą od 15 do 40 euro, ale też ustaliliśmy podstawowe zasady dotyczące dopłaty dla kierowców wynikających z prawa unijnego. Będzie to od 1 do 8 euro w zależności od tego, w jakim kraju kierowca się znajduje i wykonuje tą swoją czynność. Wydaje mi się, że tu mogę szczerze i serdecznie podziękować członkom załogi, że zechcieli uwzględnić te moje wszystkie argumenty, które przedstawiłem na początku spotkania, bo ja uważam, że wyrażamy ogromnie dużo dobrej woli, żeby spółka PKS Szczecinek przetrwała najtrudniejszy czas, żeby mogła doczekać się do zmian ustawowych, które mają wejść w publicznym transporcie zbiorowym. Poinformowałem również pracowników, że na czwartek zwołaliśmy nadzwyczajną sesję, na której chcemy przedłużyć poręczenie kredytu obrotowego w wysokości 1 240 000 zł dla spółki, ponieważ on się kończy 7 kwietnia, 6 jesteśmy umówieni z bankiem, stąd sesja 5. I poinformowałem również, że na wniosek zarządu spółki chcemy zwiększyć pożyczkę dla spółki PKS Szczecinek z 800 000 do 1 300 000, czyli o 500 000 zł. Te 500 000 jest potrzebne do uruchomienia właśnie transportu międzynarodowego, osobowego z Warszawy do Wiednia i transportu 10 samochodów ciężarowych dla firmy Silva. Będziemy chcieli, aby spłata tej pożyczki była od czerwca do listopada, tak aby z przychodów z tych już nowych świadczeń można było finansować tą pożyczkę. Jednocześnie to znacząco poprawi płynność finansową spółki. Naprawdę dobre rozmowy, konstruktywne. Cieszę się, że mogliśmy w taki sposób po partnersko rozmawiać, nie traktując, że to jest jakiś konflikt personalny między załogą a prezesem zarządu spółki.